teraz jestem na ulicy Górnickiego, czyli przede mną skrzyżowanie, chyba jedno z trudniejszych, tak gdy orientowałem się co do Oświęcimia. Skrzyżowanie ulicy właśnie Górnickiego z ulicą Dąbrowskiego, Sienkiewicza, no i dodatkowo jeszcze plac Mickiewicza nam dochodzi. Jak widzimy, od Górnickiego nie mamy możliwości jazdy w prawo do centrum. Również od centrum nie mielibyśmy tutaj możliwości zjazdu. Z tego, co się orientuję, tam jest zakaz skrętu w lewo. I możemy tutaj pojechać tylko prosto, albo jak widzimy, w lewo w Dąbrowskiego. Ja pojadę prosto, objadę plac Kościuszki. Ogólna sygnalizacja, czyli może być troszkę młynu. A dość krótki cykl przy tej ogólnej sygnalizacji. Zwróćcie uwagę, z przeciwnego kierunku aż dwa pojazdy zostały za sygnalizatorem. Więc na to trzeba bardzo, bardzo uważać. No i jak już zostaniemy za sygnalizatorem, co ja to w jednym z filmików omawiałem, no to trzeba bardzo się orientować na to, co dzieje się za nami. Oraz na to, co się dzieje przed nami i obok nas, aby kolejnych pojazdów nie blokować. Natomiast w ciągu ulicy Dąbrowskiego ten cykl jest no dość długi. Tak się przynajmniej wydaje. Jeszcze przypomnę, w przypadku wyłączonej sygnalizacji mamy tutaj znak stop, jak widać. Coś ten pan mocno za i skręcam w lewo w plac Kościuszki. Pojazdy z przeciwka mają pierwszeństwo. W końcu skręcę w lewo i tutaj znowu gdzieś przy postoju taksówek lewo skręt jest miejscem bardzo trudnym i już chyba kojarzę, o które miejsce chodzi, czyli skręcam w lewo i w lewo. Tu mamy drogę jednokierunkową. Czyli jadąc w lewo na jej końcu ustawiam się po lewej stronie. I pojadę tym razem. Ulicą Sienkiewicza jadę do skrzyżowania z ulicą Dąbrowskiego. Na skrzyżowaniu tym będę skręcał w lewo. Jechałem już z przeciwka,
więc teraz warto przejechać się z drugiej strony. No muszę powiedzieć, że ta okolica Placu Kościuszki, skrzyżowanie z Górnickiego, no jest to miejsce, mówiąc dość delikatnie, trudne. I myślę, że faktycznie wielu kursantom może ono sprawiać większe lub mniejsze problemy. Mam nadzieję, że jednak sprawia mniejsze aniżeli większe. Jest zielony. Przejechał, drugi przejechał. Ja jeszcze zdążę? Nie zdążę. Ja już nie zdążę. Więc widzicie, dojeżdżając mimo zielonego światła, trzeba bardzo, bardzo tutaj być uważnym i skoncentrowanym na tym, co się robi. No bo można po prostu gdzieś tam zostać na środku skrzyżowania, no a to już nie byłoby rozwiązaniem dobrym. Szczególnie jeżeli byście zostali, nie potrafilibyście sobie poradzić, co zrobić dalej. Oczywiście jadącym na wprost ustępuję. A ze skręcającymi w lewo mijam się prawymi bokami. Ulicą Dąbrowskiego dojeżdżam do placu Kościuszki, skrzyżowania z ulicą z ulicami Sienkiewicza i Górnickiego. Będę skręcał w lewo w ulicę Sienkiewicza właśnie. Początek tego pasa, powiem szczerze, troszkę źle oznaczony, bowiem możemy się sprzeczać, czy w miejscu, gdzie zmieniłem pas ruchu, mogłem tutaj dojechać do tego miejsca, czyli skręcić, czy powinienem nieco dalej zmienić pas ruchu. Ja uważam, że mogłem zmienić tam, gdzie zmieniłem, acz pewnie będzie ku temu wielu adwersarzy. I znowu sobie objadę plac Kościuszki, ale tym razem już nie będę tutaj koło postoju taksówek wyjeżdżał. Wyjeżdżam przy pętli autobusowej i oczywiście pojadę w lewo. Po czym będę jechał prosto.
Czyli jak widzieliśmy, od razu ustawiłem się na skrajnym prawym pasie. No i znowu pojadę od strony ulicy Górnickiego, z tym, że tym razem z Górnickiego pojadę w lewo, a następnie w prawo na plac Kościuszki. Czekamy oczywiście na sygnał zielony. Pamiętajmy, jadąc w lewo, będę miał obowiązek ustąpić pojazdom z przeciwka. Będę miał również obowiązek ustąpić po skręcie pieszym. Jedź, 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 jedź. Nie chciał ten kierowca, jak widzicie, jechać, nie wiem czemu. I to są najgorsze sytuacje, gdy trafia nam się ktoś, kto nie bardzo wie, co ma zrobić. Nie mruga, nie macha. No i skręcam w prawo. Jadę prosto, następnie w prawo. I nie przy postoju taksówek, tak jak już żeśmy sobie jechali. I na końcu, na skrzyżowaniu, ze stopem pojadę w prawo. I tym razem z tej strony, od ulicy Sienkiewicza, będę jechał prosto, czyli znowu zmiana pasa. Będę jechał prosto Górnickiego, czyli przyjechałem z Górnickiego i jadę z powrotem Górnickiego. Zwróćmy uwagę, tutaj sygnalizator jest 2, czyli zielona strzałka. Strzałka dość słabo widoczna. No i tu jadę w sposób zdecydowany, lekkim łukiem. Ot cała filozofia.